Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Tak jak zauważyłeś w tytule, dzisiaj Proxonic mini szlifierka. Kupiłem ją na znanym portalu aukcyjnym. Z wysyłką do paczkomatu wyniosło mnie to 487 zł. Więc prawie że pół banieczki. Czy było warto? To się okaże. No nic, przejdę do odpakowania obuza i nie wiem, co tam jest w środku. Specjalnie czekałem, aż wrócę z pracy, znaczy paczuszka na mnie czekała. Jak będę miał chwilę wolnego właśnie, wróciłem z pracy, więc mogę sobie ją pozwolić otworzyć. I ty będziesz również ze mną śledził, jak było zapakowane, jak jest zapakowane i co się znajduje w tym zestawie. No dobrze. Okej. Bajeczka. Tego nie potrzebujemy. Dobra, teraz tu. Ok. O! Już widzę, co jest 5. Jest nasz zawodnik. Walizeczka. No i bardzo fajnie. Kartonik myk. I słuchaj, tak to wygląda. A może tak pokażę, może trochę bliżej nawet. Taka sytuacja. Rączka. Pierwsze wrażenie. No, plastik fantastik. No, szału nie ma. No co, cóż mogę powiedzieć o opakowaniu? No, no, szału nie ma. Dobra, wysunę z tej tekturki, która coś mi tutaj opisuje. Numer produktu 230 V, zgadzałoby się, tu jakiś w zestawie, zobaczymy co będzie. Importer, co tu jest napisane? LL, spółka zorganizowaną, spółka ZO. Kraj pochodzenia Niemcy, no proszę, wrocławska, Byków. No dobra, to mamy za sobą. I walizeczka. Jak ona się tu otwiera? A, tu jest na takie kliknięcia. I pstryk. I tutaj tak, nie ma żadnych zawiasów. Może inaczej, ja wezmę aparat i pokażę ci z rąsi, co jest grane. Momencik. Ok, zobacz, teraz tak. Skądś to wypadło, pewnie coś było w tym umocowane, żeby się nie przemieszczało. Jakieś karty gwarancyjne pewnie. Tu szczotki, no oczywiście. Mikrofibra, ok. Metal, o! Nierzgin, o kurcze. Dopplerki metalu, fajnie, dobra. I pady. I to jest wszystko, jakieś tutaj papiery. I 50. No dobra, ok. Za wiele. Odwrócę sobie monitor. Słuchaj, no co? No, za wiele tego nie ma we wnętrzu. Tak naprawdę. O, niech się umoszczę, poczekaj. Maszynę. Do maszyny przyjdziemy później. Tu mam karta gwarancyjna do wypisania. Odkładam. Papiery w ogóle odkładam. Szczotki też odkładam. Tu jest jakaś śrubka i to będzie pewnie. Do maszyny. Teraz tak, tam coś pewnie, to też jest zbędny bajer. Mikrofibra, śmieszna sprawa, bo jest taka malusia. Kurde, śmiech na sali, wróć, ale mięciutka, przyjemna. No dobra, no jest to jest, ok. I teraz tak, pady. Proxona pady, żółty, taki średnia twardość bym powiedział. Tu mam filc. O, pokażę. Tak to wygląda.
No zobaczymy, sprawdzimy te pady. Filc do metalu pewnie i co ciekawsze papiery ścierne, a przydadzą mi się, bo będę coś robił konkretnego i przydadzą się, fajnie, fajnie, dobra. Takie papierki, jest tego trochę, chyba 10, ok. To sobie od razu wrzucę do tej stronówki, ok. Dobra, pady i tu mamy futro. Pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o futro, gęściachne. Może fajnie, fajnie wycinać. No zobaczymy, sprawdzimy, sprawdzimy oczywiście. Dobra. No dobra, i tu powąchamy pastę. No, śmierdzi. No zobaczymy, ciekawy jestem, co to będzie z tą pastą. No na pewno zrobię teście. Okej, okay, to teraz tak, przybliżę sobie aparat. Ty mnie nie będziesz, że chyba widział. Mam nadzieję, że widzisz całkiem nieźle. Ja się przybliżę troszeczkę, czyli tu, dobra. Pyk. Otwieramy. To nas najbardziej interesuje. Ten sprzęcik. I teraz tak. No tutaj skrzyneczka jak skrzyneczka. Wiesz co? A właśnie, co miałem, do czego piję. Tu nie ma żadnych takich zawiasów. To jest na takim jakby plastiku. To prędzej czy później pęknie. To jestem więcej niż pewien. Tutaj. To jest, jak będzie często wyjmowana, prędzej czy później to pęknie, więc pewnie kupię jakieś zawiasiki i sobie sam je tutaj zamontuję. No ogólnie skrzyneczka wydaje się, że jest taka no solidna, no dobrze, niech będzie, że solidna, ale nas najbardziej interesuje ten zawodnik, ten łobuziak, który no takie wrażenie sprawia naprawdę solidnie wykonanego, nie będę ukrywał, naprawdę fajnie, całkiem fajnie. Tu mamy padzik 50, ale z tego co mi wiadomo jest możliwość, o. Zobacz, widzisz? Odkręcam. Pyk. I jest opcja, i bo ja już patrzyłem na znanym portalu aukcyjnym, jest możliwość do kupienia mniejszych padów do tego sprzętu. Więc tutaj pewnie to jest adapterek jakiś. Tylko, bo może teraz tak. To jest pewnie adapterek do tamtych padów, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem czego się spodziewać. Jak kupię tamte pady, o, poczekaj, no tak, to ma być tu, czyli coś tu zakładam, ale co? Może do szlifowania właśnie jakieś tarcze, do cięcia, do szlifowania, o, to chyba tak, tak mi się wydaje bynajmniej, że tutaj wkładam tarczę, widzisz o co chodzi, że tu wkładam jakąś tarczę do cięcia czy do szlifowania i ładnie ją przykręcam tutaj sobie, tak, to będzie do tego, okej, okay, dobra, to odkręcam, tu jest fajny przycisk, bo tak może to ujmę, gdzie blokuje nam tutaj, o, i sobie odkręcam, super, no fajnie, nie, pierwsze wrażenie takiej solidnej, naprawdę, aluminium, tutaj stop aluminium, tu jest plastik, ale tutaj ta, że tak powiem, głowica jest niczego sobie, teraz tak, to będę chciał na pewno też schować tutaj, w tym, tu. Tak, no nawet nie spojrzałem, tak. Nawet jest tutaj numerek, jaką tarczę się do tego kupuje. Głupi ja. do cięcia. Jak będę chciał coś sobie uciąć. Drobnego, delikatnego. Widziałem też właśnie na tym portalu aukcyjnym, tak jak mówiłem wcześniej, że jest możliwość zakupienia właśnie mniejszych padów. Tu jest 50, jest 25 chyba, 30 i 15. I na pewno będę chciał kupić. Oczywiście, jeżeli kupię, pochwalę ci się i pokażę, jak się tym poleruje. No dobra. Pierwsze, co zrobimy, to tak, wkręcam. Nie, bardzo wygodny montaż jest tego. Pyk. I już. Super. Teraz tak, zobaczymy, jak trzyma rzep. Jeżeli chodzi o tę maszynkę. O! Bardzo dobrze, mocno, mocny, fajny rzep. Tu mamy pad filcowy. No ten już słabiej. I Proxona gąbka. Takie wrażenie, ciężko mi ją określić. Przepraszam, kto tutaj do mnie napisał? Ktoś do mnie napisał, muszę sprawdzić w telefonie, wybacz.
Tak, dobra. Małżonka, którą serdecznie pozdrawiam. Gąbka sprawia takiej, jakby była one-stepowa. Otwartokomórkowa. To może nie być one-stepowa, bo z reguły są zamknięto-komórkowe. Spoko, zobaczymy. No, możliwe, że takiego one-stepika będzie można tym liznąć. Zobaczymy. Okej, to odkładam tu. No i co? Co ona tutaj jeszcze ma? Więc tak. 100 watów, 2800 minimum. Maksimum, 2800 obrotów maksimum. Tu mamy pokrętełko od obrotów. Plomba, uwaga, tu żeby tego nie zerwać, bo będzie po gwarancji. A i max mogę zamontować do tego sprzętu 50 ml. O, mi się marzy. 50 mi się marzy. 50 mm padzik. Czyli to jest maksimum, jakie mogę tutaj zamontować do tego sprzętu. Ok, przygotowałem sobie, słuchaj, przedłużacz. Zobaczymy, jak będzie kabel. O, całkiem długi, w miarę. Coś w okolicach chyba 2 metrów będzie. Teraz podłączę kabelek i zobaczymy. No, uwaga, tu mamy włącznik, włącz-wyłącz. Tu na minimum. Ale lipa, bo nie ma wolnego startu. Tu już żenada. No to mi się już nie podoba. Szkoda. Kurczę, a liczyłem na to po cichu. Poczekaj sobie jeszcze tak troszeczkę lampę przesunę, żeby było lepiej widać. Chwilunie. O tak, teraz powinno być fantastycznie. Dobra. O, może tak, zobacz. I włączam i od razu niestety rusza. No. No i teraz tutaj reguluję. No. Szkoda, że nie ma wolnego startu. No to nie jest fajna sprawa. No to tu już mi się słabo. Myślałem, że będzie wolny start. Ale grzeje. Nawet mocno. Wow, grzeje. Elegancko idzie. No, ale grzeje. Spoko, spoko. Szkoda tylko, że nie ma wolnego startu. No kurczę, no żałuję. Patrzyłem też na inne sprzęty tego producenta i też jest taki skurczybyk. Tu jest ten kabel, się wyjmuje? Nie, na stałe. Na akumulatorek. Też może być fajna sprawa. Waga tego produktu. Nie jest najcięższy, nie jest najlżejszy. Ogólnie myślę, że będzie się tym fajnie w zakamarkach pracowało. No dobra, wiesz co, ja sobie odstawię teraz aparacik. No więc tak, wstępnie, co mogę powiedzieć o sprzęcie? No, sprawia wrażenie solidnego. Wkurza mnie to, że nie ma wolnego startu. Tutaj lipa, tak... Drętwo. Szkoda. Moc, no myślę, że ma te 100 watów. Tutaj będzie strych strzał i fajne jest to, że ta regulacja tutaj, bo trzymasz sobie jedną rąsią, a tutaj z tego co widzę elegancko będzie sobie można fajnie zwiększać w ogóle prędkość. Także może być to całkiem poręczne. I teraz tak, zamówię sobie jeszcze tutaj te talerze mocujące do padów, mniejszych padów, czyli 15, 25 i 30. To na pewno będę chciał mieć, z tego względu, że na tym mi najbardziej zależało. Z reguły jechałem właśnie na rotacji, gdzie mam tam przejściówki i najmniejsza to była bodajże chyba 25 albo 30, już nie pamiętam. I jest to do ogarnięcia rotacją jak najbardziej, ramki drzwi czy słupki B, ogólnie wewnętrzne strony lakierowane, czyli od tam, gdzie są drzwi. Ewentualnie jakieś tutaj zakamarki pod lampami, czy przy listwach. No jest kilka takich miejsc, gdzie, czy przy błotnikach, gdzie naprawdę rotacją ciężko jest podejść. A tutaj ten sprzęcik, ze względu na to, że jest w miarę krótki, bo nawet mając przedłużkę z AliExpress, no niestety to mamy długą końcówkę. A tu chodzi o to, żeby było króciutko. Fajnie też sprawdzi się, bo pamiętasz zapewne, że jeżeli chodzi o polerkę końcówki wydechów, robiłem to w krętarku i daje radę. Bez problemu. No tutaj tym sprzętem będzie już zdecydowanie łatwiej. Zdecydowanie przyjemniej, na pewno, bo tutaj sobie włączę, będę sobie trzymał i sobie będę regulował.
poniekąd ta regulacja fajnie, tutaj powiem Ci szczerze. Fajne miejsce tak naprawdę jest. I rzeczywiście jest płynna, nie ma skoków. Zobaczymy, jak to będzie przy pracy oczywiście tym sprzętem, bo nie jest powiedziane, bo on teraz na sucho może to płynnie robić. Zobaczymy później, jak dostanie troszeczkę oporu, czy nie będzie na przykład zwalniać. No dobra, słuchaj, myślę, że nie będę więcej przynudzał. Wstępnie pokazałem Ci, jak wygląda sprzęcik, a wygląda na solidnie wykonany. A czy jest warte te pół bańki plus trzy talerze mocujące, jakie w okolicach 100 by mnie wyjdą, czyli zamykamy prawie 600 zł. Czy będzie warty tyle pieniędzy? To się okaże. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. No dobrze, pobawiłem się trochę tym sprzętem, słuchaj, naprawdę dużo się nie pobawiłem. Rok czasu, zabawy, teraz znam jego wszystkie bolączki, znam jego plusy, znam jego minusy, dodatnie, ujemne. I od czego zaczniemy, słuchaj? Od tego, że dostałem, zakupiłem sobie przejścióweczki, tak jak mówiłem wcześniej, na mini pady. Najgorsze jest to, że pewien sklep wysłał mi nie do tej maszyny co trzeba i wciskał mi, że na pewno musi się to jakoś dać odkręcić tutaj, że coś źle robię. Aż obrobiłem sobie tutaj taką tarczę. Tak próbowałem na maksa odkręcać. No ale nic, dobra. Nieważne. Tak podziękowałem im za to. Co chciałbym powiedzieć o tej maszynie? Na pewno nie ma sensu cisnąć się na większe pady niż 50. Przy 50 udało mi się ją troszeczkę przymulić. Słuchaj, a dlaczego? Z tego względu, że ona ma tutaj, zobacz, wyloty, chłodzenie. Ja często ręką je, często przytkałem i nie miało odejścia. Co mnie jeszcze wkurza, że pracując tą maszyną, a wiadomo, że robisz precyzyjne elementy, cały czas dmucha mi w twarz, to tak staram się osłaniać, to mnie wkurza. Kolejna rzecz, dźwięk tego sprzętu. Wiesz co, on na dzień dobry jest ok. Tu mam listę. Na dzień dobry jest ok, ale skurkowany świszcze jakoś tak. Kurde, po pewnym czasie wkurza. Naprawdę. Świszcze taki, tak jakby miała za sucho. Już nie śmierdzi, ale udało mi się ją długo na 50 cisnąłem na maksa, tak na pełnej pompie i zaśmierdziało. Ale to mówię, moja wina. Przytkałem i nie miało odejścia. Nie było chłodzenia. Ale działa. I teraz tak. Jeżeli chodzi o pracę tym sprzętem. Rewelacja.
Nawet mi nie przeszkadza teraz w niej, tak jak na początku mówiłem, że ten wolny start. W ogóle. Mega precyzyjna. Trzymając ją w ręce, masz wrażenie, że naprawdę masz sprzęt wysokiej klasy, można powiedzieć. Taki jest solidnie zrobiony, naprawdę. Drobne elementy, felgi, tak jak widziałeś, felgi gdzieś na lakierze, jakieś lampeczki, zakamareczki, naprawdę bomba. A, i jeszcze jedna rzecz. Kolega Filip, zaraz, momencik, sprawdzę. Filip, tak? Na Messengerze sprawdzę, internet. Messenger, żynk ten telefon, kurczę, bida w domu. Przepraszam, to był Emilian. Emilian, dokładnie, kolega Emilian, dziękuję Ci bardzo. Nakierował mnie, że stożki, żeby sobie do niej zastosować, zamiast do tej przedłużki z AliExpress, do tego sprzętu. I nakierował mnie, że są przejścióweczki za 50 zł, ale dziadzia mówi, kurczę, sobie pomyślał, przecież to jest to samo, co w dremelku. Więc ze starego dremelka wziąłem sobie tą końcóweczkę, przyciąłem sobie zacisk, nie wiem, czy to dobrze zobaczysz, przyciąłem sobie zacisk, zobacz, więc montuję, tu wkładam pyk, nie będziesz tego widział, dobrze, bo jest... Tu wkładam, stryk i w to leci stożek. Mam tu jakąś śrubkę? Nie mam. Przynieść stożek? Może to się zmieści. Też się nie zmieści. Tak czy tak, pokażę Ci. Na pewno widziałeś to w Skodzie, jak robiłem Skodę. I przy klameczkach lecisz, czy też przy felgach. Zobacz, jak to wygląda. Rewelacja. Dzięki, Emilian. Fantastyczny pomysł, na szczęście obeszło się bez kosztów. Bez kosztów. Miałem starego dremelka, dopasowałem. Tu mam jeszcze kilka końcóweczek. Także zabawa przednia. Zresztą, zobacz jak działałem, jeżeli chodzi o klameczki. Nieźle, co? Super, naprawdę precyzyjnie. Tutaj te przejścióweczki też się przydają, to bez dwóch zdań. Dobra, tutaj specjalny pojemniczek. I kolejna rzecz, słuchaj. Co sobie dziadzia zrobi? Zrobiłem sobie jeszcze przejścióweczkę. Do tego pojemniczku przejścióweczkę. Momencik. Zrobiłem sobie przejścióweczkę do czyszczenia padów. Teraz Ci pokażę, jak to wygląda. Czyli coś takiego, tak jak widzisz, i coś takiego. Nieźle, co? To jest szczoteczka mega miękka. Żona ją miała w zestawie do czyszczenia twarzy, czyli że ona miała tam na twarzy po jakimś chemikaliach dziwnych, kurczę, wynalazkach, po jakichś kosmetykach, może tak, nie chemikaliach, po jakichś kosmetykach, na taki specjalny sprzęcik i on delikatnie się kręcił i miał otwierać pory, czyścić tą skórę. I tu jest podobnie, bardzo delikatne. Fantastycznie czyści się tym z APC napisy w aucie. Napisy, zwyczajnie napisy. Każdy element wchodzi perfekcyjnie. Tu sobie musiałem to zakleić, rzep spada. Jeszcze raz podłączę. I perfekcyjnie się tym czyści pady. Naprawdę rewelacja. Zobacz. Wyciąga idealnie.
idealnie, nie jest za szorstka. Pięknie wybiera ten syf spadów, także pod tym względem bomba. Troszeczkę pomysłowości, że tak powiem, ze swojej strony, troszeczkę widzi mi się i można z tego sprzętu naprawdę dużo wydobyć. Co do sprzętu, no ja za niego dałem, ile nie pamiętam, pół bańki bodajże chyba, za sprzętem 100. Czy jest warty tej ceny? Kurczę, moim zdaniem powinien kosztować, nie wiem, 400. Nie jest to jakiś sprzęt, ach i och, że to jest w ogóle mistrz świata, ale jest fajny. Do amatorskiej zabawy naprawdę rewelacje. Ja osobiście jestem zadowolony. Zawsze jechałem tymi drobnymi na rotacjach. Ewentualnie przejściówka właśnie taka do mini polerki. Tutaj z tym sprzętem jest zdecydowanie precyzyjniej. Zdecydowanie lepiej pracujesz na danym panelu. Naprawdę, jeżeli chodzi o zakamarki, robi to pięknie. Lampy to jest w ogóle bajka. Lampy właśnie, no super, naprawdę. A szczególnie przy felgach, no to jest coś pięknego. Ja osobiście jestem zadowolony. Mam nadzieję, że mam wrażenie, że ona mi będzie służyć wieczność. Naprawdę, tutaj jak złapiesz w rękę ten sprzęt, to czujesz, że to jest solidny sprzęt. Czy żałuję, że nie mam tej z akumulatorem? Kurczę, chyba nie. Chyba nie, bo ten kabel wcale mi nie przeszkadza. Jest elastyczny, w miarę długi. Także moim zdaniem sprzęt, nie jest to oczywiście najwyższa fura, o jakiej bym marzył. To nie ma tematu, ale w tych pieniążkach myślę, że chyba będzie ciężko o konkurencję. Dobra, z mojej strony to wszystko. Proxonic naprawdę warty uwagi. Warty uwagi i jeżeli chodzi o wszechstronność, to jest kosmosik. Od stożków po, widzisz, do czyszczenia padów, kurczę, naprawdę rewelacja. Tu pod tym względem rewelacja. A, i tu w zestawie było futro i pad. Taki niby polishingowy, tragedia. Futro próbowałem na rotacji małej, no to nawet nieźle, ale pad ten gąbkowy to jest w ogóle nieporozumienie. Na początku jest taki średniej twardości, a później się robi bibułka. Nic z nim nie zrobisz. No, a nawet finiszu nie, tragedia. Pad od razu do wyrzucenia. Futrem może coś tam jeszcze ugrasz, ale też nie za wiele. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!